Polacy ciągle czekamy na takie jednoznaczne przeproszenie za masakrę wołyńską i potępienie sprawców tej masakry. Nie ma szans właściwie teraz i w najbliższej przyszłości na jakąkolwiek reformę ONZ. Nie ma, wie pani. 21 lat temu, występując w imieniu Polski w Zgromadzeniu Ogólnym, przedstawiłem projekty reformy i z całej listy zrealizowano tylko jedną. Komisję do spraw człowieka zamieniono na Radę do spraw człowieka. Symboliczne, sympatyczne, ale nie zmieniające problemów ONZ. Ten fakt stawia znak zapytania nad ich rzetelnością, obiektywizmem i gotowością do obrony uczciwości wyborów. Z uczciwością wyborów, kiedy o tym rozmawiamy, powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że jest kiepsko już na poziomie czy w okresie kampanii wyborczej. No, tak było już w przeszłości, na przykład przy wyborach prezydenckich ostatnich. Państwa gościem Ekspresu Biedrzyckiej Włodzimierz Cimoszewicz, były premier, minister spraw zagranicznych, obecnie eurodeputowany. Kłaniam się, panie premierze, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Jak pan słyszał, premier Mateusz Morawiecki wzywa Komisję Europejską do pilnego działania. Tym razem chodzi o kwestię problemów, z którymi muszą borykać się polscy rolnicy w związku z zalewem ukraińskiego zboża na polski rynek. To jest swego rodzaju klęska, z czym dzisiaj muszą się borykać polscy rolnicy. Dlatego wzywam Komisję Europejską do pilnego działania, mówi Mateusz Morawiecki. Czy Komisja Europejska powinna, pana zdaniem, zająć się sprawą polskich rolników i czy jest, aby na pewno, dobrym i trafnym adresatem takiej prośby? Wie pani, chciałbym się powiedzieć, że łatwiej byłoby, zamiast pisać do von der Leyen, szefowej komisji, zadzwonić do Wojciechowskiego, komisarza do spraw rolnictwa, i porozmawiać o tej sprawie. I to nie w tej chwili, kiedy już mleko się rozlało, ale wiele miesięcy temu, kiedy było wiadomo, że trzeba pomóc Ukrainie w wyeksportowaniu zboża z ubiegłorocznych zbiorów, dlatego że przez długi czas wywóz przez Morze Czarne był zablokowany przez Rosję, przez okręty rosyjskie. Więc po raz kolejny rząd zaspał, rząd nie robił nic, co należało zrobić w odpowiednim czasie. Można było rzeczywiście uzgadniać z Wojciechowskim i ewentualnie komisarzami, którzy są odpowiedzialni za relacje handlowe ze światem, pewne mechanizmy wsparcia dla eksportu do tych miejsc, gdzie w świecie zboża brakuje. Przecież oczywiście w Afryce, w krajach arabskich, na Bliskim Wschodzie brakuje zboża. Ja nie śledzę cen światowych zboża, przyjmuję to, co mówi Morawiecki, chociaż aż mi się nie chce mieścić w głowie, że ceny światowe w tej chwili sprzedają. Jest tak zwany przednówek. A na półkuli północnej zbiory dopiero przed nami, a jednocześnie popyt jest przeogromny. No ale być może tak jest, jak on mówi. W każdym razie tutaj głównie chodzi o zaniechania polskiego rządu i ewentualnie zaniechania polskiego komisarza do spraw rolnictwa. No tak, i samego ministra rolnictwa, pana Kowalczyka. No tylko problem polega na tym, że tutaj następuje taka spychologia, jeżeli chodzi o odpowiedzialność. Wiemy, że rolnicy w ubiegłym tygodniu bardzo mocno spróbowali zawalczyć o sytuację właśnie związaną z zalewem ukraińskiego zboża. No i słyszeliśmy premiera Mateusza Morawieckiego, który mówił, że to jest absolutnie niedopuszczalne, żeby to ukraińskie zboże tak bardzo nasz rynek zalewało. No tylko problem polega na tym, że rolnicy w tej sprawie alarmowali już we wrześniu, o ile się nie mylę. Także wiele, wiele miesięcy upłynęło od tej sytuacji. Pan już sytuację zdiagnozował, powiedział, że rząd zaspał. Tylko teraz pytanie, co powinna zrobić Komisja Europejska? Czy powinna nam i polskim rolnikom pomóc, czy to nie leży w tym momencie w jej gestii? Proszę pani, no bardzo możliwe, że zostanie to w jakiś sposób uwzględnione, żeby nie dopuścić do radykalizacji nastrojów. A uwzględnienie może polegać być może, ja nie twierdzę, że tak się stanie, na stworzeniu jakiejś ekstra dopłaty eksportowej. Być może ktoś właśnie w imieniu komisji będzie rozmawiał z ministrami odpowiedzialnymi za aprowizację, za rynek wewnętrzny w tych krajach, gdzie potrzeba jest zboża. Być może można się porozumieć z Programem Żywnościowym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Oni są odpowiedzialni za walkę z głodem na świecie i można byłoby zorganizować szybkie transporty zboża do tych regionów, no, gdzie zjawisko głodu występuje. Jemen tego potrzebuje, Etiopia tego potrzebuje i tak dalej, i tak dalej. Więc organizacje międzynarodowe mogą trochę pomóc, ale należało działać właśnie pół roku temu.
No tak, mądry Polak po szkodzie, chciałoby się powiedzieć. Dobrze, panie premierze, to teraz o pierwszej oficjalnej wizycie Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Jest już oficjalne potwierdzenie Pałacu Prezydenckiego. Marcin Przydacz powiedział, że Zełenski pojawi się w Polsce w środę, 5 kwietnia, czyli dokładnie tej oficjalnej wizyty za 2 dni powinniśmy się spodziewać. No, oczywista oczywistość, cytując klasyka, najpierw spotka się z prezydentem Dudą, bo ta wizyta odbywa się na jego zaproszenie, ale później to też bardzo ciekawa, właściwie pod każdym względem, i merytorycznym, ale także organizacyjnym, sytuacja, czyli spotkanie z Polakami i spotkanie z Ukraińcami mieszkającymi w Polsce na Placu Zamkowym. Domyślam się, że to absolutnie gigantyczne przedsięwzięcie także ze względów bezpieczeństwa, ale po kolei. Najpierw powiedzmy o randze i ważności tej wizyty. Co do niej chyba nikt nie ma wątpliwości, ale co tak naprawdę pana zdaniem będzie taką esencją tej wizyty Zełenskiego u nas? Wydaje mi się, że chcę w sposób taki bardzo spektakularny, bardzo wyrazisty podziękować Polakom za pomoc udzielaną Ukrainie i Ukraińcom. Wie pan, ja byłem w ubiegły wtorek w Kijowie, widziałem się z premierem, ministrem spraw zagranicznych, wiceszefem administracji prezydenta Zełenskiego. Nikt z nich nawet nie zająknął się na temat tej wizyty, więc była rzeczywiście utrzymywana w tajemnicy, co na pewno ma związek z kwestiami bezpieczeństwa. I ja sądzę, że właśnie Polska, która jednak jest cały czas podkreślana, uważana w Kijowie za jednego z najsilniej działających sojuszników, wspierających Ukrainę sojuszników, jest tym miejscem, gdzie Zełenski będzie chciał to wyrazić. No właśnie, tylko teraz też pytanie, panie premierze, czego my się powinniśmy po tej wizycie spodziewać? No bo takich oficjalnych podziękowań to jest oczywiste, ale pan minister Przydacz zdradził, że tutaj dokładny cytat, to będą rozmowy długie, szerokie, nie tylko na temat sytuacji bezpieczeństwa, ale także na temat sytuacji gospodarczej, ale także w sprawie tematów politycznych i historycznych. No to rzeczywiście wygląda na bardzo szeroką agendę, no bo jak historyczne, to rozumiem nasze polsko-ukraińskie zaszłości związane chociażby z Banderą. No tak to chyba trzeba czytać. Ściślej z Ukraińską Powstańczą Armią. Bandera często jest nadmiernie jakby obciążony odpowiedzialnością za rzeź wołyńską. Siedział wtedy w obozie koncentracyjnym niemieckim. Rzeczywiście chodzi o między innymi masakrę wołyńską, ale też oczywiście żale Ukraińców wobec Polski, Polaków z okresu międzywojennego. Jeżeli rzeczywiście pan Przydacz precyzyjnie się wypowiedział, to mogłoby oznaczać, że Zełenski gotów jest do złożenia pewnych deklaracji o charakterze symbolicznym, mających bardzo duże dla nas znaczenie. No my, Polacy, ciągle czekamy na takie jednoznaczne przeproszenie za masakrę wołyńską i potępienie sprawców tej masakry. Jak wiadomo, w Ukrainie w ostatnich kilkunastu latach, w Ukrainie poszukującej swojej tożsamości, także historycznej, niestety robiono i to, co nam nie mogło się podobać, czyli wynoszono na piedestał bohaterów narodowych, żołnierzy Ukraińskiej Powstańczej Armii i wspomnianego między innymi Banderę. Więc być może Zełenski się na ten temat wypowie. Byłoby to bardzo ważne. Tylko pytanie, czy to jest odpowiedni pana zdaniem, panie premierze, moment? No bo wiemy, że każda tego typu sytuacja musi trafić na swój historyczny moment i pytanie, czy to jest właśnie ten historyczny moment? Jak to było też odebrane w Ukrainie? Bo rozumiem, że Zełenski no także musi myśleć o tym, prawda? No tak, oczywiście on musi mieć swoje analizy i swoje oceny. Mnie się wydaje, że to nie jest zły moment, chociaż oczywiście wojna jest najważniejsza, ale ze względu na dramatyzm sytuacji ukraińskiej, ze względu na to rzeczywiście nadzwyczajne zachowanie tysięcy Polaków, a milionów, gdy chodzi o pewne okazywanie sympatii i wsparcia Ukrainie i Ukraińcom, nie byłoby rzeczą jakby niewłaściwą czy nieproporcjonalną taka reakcja. I teraz jeszcze jedna sprawa, czyli przekazywanie sprzętu Ukrainie, bo jak wiemy, przez cały czas i prezydent Zełenski, ludzie z jego administracji podkreślają, że no, ten sprzęt jest Ukrainie niezbędny. No, niby truizm, ale wydaje się, że Zachodowi cały czas to trzeba powtarzać i z
ogromną mocą podkreślać. Minister Przydacz powiedział też, że do Ukrainy dotarło już kilka polskich migów. Tymczasem u nas tutaj w Polsce nieustannie toczy się dyskusja dotycząca tego, czy my na przykład migi powinniśmy Ukrainie przekazywać, bo jedni stawiają tezę, że przekazywanie myśliwców bardzo mocno nadwyręża kwestie naszego tutaj w Polsce bezpieczeństwa. Inni twierdzą, że tak naprawdę, ponieważ my jesteśmy krajem NATO, wszystkie zapasy na bieżąco możemy mieć uzupełniane i nie wolno stosować takiej retoryki. Pana opinia jest jaka w tej sprawie? Mam na myśli oczywiście przekazywanie Ukrainie sprzętu. Proszę pani, po pierwsze Zachód oczywiście przekazuje bardzo dużo. Są dwie kwestie, powiedziałbym, sporne, czy takie, gdzie stanowiska się różnią. To jest oczekiwanie przez Ukraińców na dostarczenie rakiet o dalszym, większym zasięgu niż obecnie. Obecnie dysponują takimi, które rażą cele na 150 do 150 kilometrów. Chodziłoby o możliwość na przykład atakowania celów wojskowych na Krymie, a to wymagałoby większego zasięgu. I chodzi o samoloty bojowe. Przecież Ukraińcy mówią o samolotach wielozadaniowych, a te wielozadaniowe to na przykład F-16. Dostarczenie tego jest z kolei krańcowo trudne ze względu na konieczność szkolenia nie tylko pilotów, ale także obsługi naziemnej. I to drugie jest być może nawet trudniejsze niż szkolenie pilotów, a personelu natowskiego tam posłać nie można, bo będzie wojna NATO-Rosja. W związku z tym wyjściem jest wysłanie sprzętu poradzieckiego, bo przecież te samoloty często jeszcze były produkowane w Związku Radzieckim. W tym migów. Słowacja już przekazała. Ze względu na sytuację nadzwyczajną, ja byłbym gotów przekazać, jeśli nie wszystkie, to w każdym razie więcej niż w pokojowych czasach tych polskich migów Ukraińcom. Ich piloci są do tego przygotowani, ich obsługa naziemna jest do tego przygotowana. Mogliby korzystać z tego natychmiast, a my mamy podstawy, i to poważne podstawy, do liczenia na to, że Sojusz Północnoatlantycki jest w tej chwili w stanie większego pogotowia niż zazwyczaj. No dobrze, tylko w razie czego udzieliłby nam pomocy. No właśnie, i to rozumiem zamyka temat ewentualnego nadwyrężonego polskiego bezpieczeństwa, tak? Znaczy nasza obecność w NATO jest absolutnym gwarantem tego, że w razie czego my otrzymamy wystarczającą pomoc, w związku z tym przekazywanie sprzętu Ukrainie nie może stanowić argumentu w tej dyskusji. Moim zdaniem tak. W tej chwili widać, jakim mądrym posunięciem było nasze przystąpienie do sojuszu. No to bez wątpienia. A właśnie, a propos, mamy już decyzję o tym, że Finlandia będzie w Sojuszu Północnoatlantyckim. Zgodziła się na to ostatecznie Turcja. Pod znakiem zapytania jeszcze jest kwestia Szwecji, ale jak rozumiem to taki trochę polityczny chocholitaniec Erdogana i Orbana, ale ostatecznie chyba nie ma wątpliwości, że Szwecja także w NATO się znajdzie. Myślę, że Węgry nie będą blokowały, a w przypadku Turcji oni mają w maju wybory i w związku z tym do maja Erdogan nie zmieni stanowiska. Jak wiadomo, chodzi tutaj o to, że Turcja udzielała azylu bojownikom kurdyjskim uważanym przez Erdogana, przez władze Turcji za terrorystów. Ale ja sądzę, że po wyborach majowych znajdzie się również rozwiązanie. Turcja jest pod ogromną presją całej reszty sojuszników, dlatego że w naszym wspólnym interesie jest to, żeby Szwecja znalazła się w sojuszu. No i Putinowi tym samym o 1000 kilometrów ponad, o ile się nie mylę, wydłuży się granica z państwami NATO. Chyba nie NATO liczył, prawda? No oczywiście. Podwaja się długość granicy Rosji z państwami natowskimi. Jak wiadomo, on myślał, że uda mu się rozbić Zachód, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tymczasem ma efekt dokładnie odwrotny. I teraz pytanie, co to może spowodować, panie premierze? Bo wiadomo, jaka jest rosyjska propaganda, wiadomo, że sianie defetyzmu i paniki nikomu nie służy i nie ma to najmniejszego sensu, no ale po raz kolejny wraca ten straszak nuklearny, straszak związany z użyciem taktycznej broni jądrowej. Jest mowa o przemieszczeniu tejże na terytorium Białorusi. No, coraz takie bardziej zaczepne są rozmaite słowa płynące z Kremla, ale także od pracowników mediów związanych z Putinem właśnie. Czy pana zdaniem my to cały czas powinniśmy traktować wyłącznie jako straszak? Czy on już jest na tyle niebezpieczny, a właściwie Zachód tak bardzo się go boi, że on może odnieść jakiś skutek? Wczoraj ambasador Rosji w Białorusi, Gryzłow, szef Dumy,
oświadczył, że ta broń nuklearna, atomowa zostanie rozmieszczona w zachodniej części Białorusi, czyli prawdopodobnie w pobliżu granicy z Polską. Wie pani, zwłaszcza w moich uszach człowieka, który mieszka o 3 km od granicy, nie brzmi to oczywiście dobrze, ale ja jednocześnie jestem głęboko przekonany, że to jest czysto taktyczna zagrywka i taka zagrywka związana z emocjami, a nie rzeczywiste zagrożenie. Rosja jednak doskonale wie, że użycie broni nuklearnej skończyłoby się strasznie dla wszystkich, ale także dla Rosji, dla Putina osobiście i jego rodziny i tak dalej. W czasie ostatniej wizyty Xi Jinpinga w Moskwie, co prawda Putin nie uzyskał żadnego wsparcia poważnego, gdy chodzi o prowadzenie wojny, ale niewątpliwie usłyszał, że Chiny sobie nie życzą posługiwania się bronią nuklearną, nawet straszeniem bronią nuklearną w obecnych stosunkach międzynarodowych. No tak, ale zaraz po wyjeździe chińskiego prezydenta właśnie pierwsze, co zrobił Putin, to postraszył tą bronią nuklearną. No tak, ale ja jestem głęboko przekonany, że Rosja, która już stała się wasalem Chin, do niedawna to było zagrożenie, w tej chwili to już jest fakt, nie może sobie pozwolić na zlekceważenie stanowiska chińskiego. Mm-hmm. A pan jest pewny, że Chiny nie zreformują w cudzysłowie tego swojego stanowiska w kontekście Rosji? No wiemy, że upadek Rosji taki zupełny no nie jest na rękę Chinom. I teraz pytanie, jak one będą się zachowywać? Czy to będzie kontynuacja dotychczasowego stanowiska, czy jednak no, nastąpi jakaś zmiana? Chociażby szef ukraińskiego MSZ-u mówił o tym, że rozmawiał ze swoim chińskim odpowiednikiem, no i podobno wściekłość zapanowała w administracji chińskiej po tej wizycie właśnie w Moskwie. Proszę pani, rację mają ci komentatorzy w świecie, którzy stwierdzają, że nie leży w interesie Chin upadek Rosji, ale leży w interesie Chin osłabienie Rosji. W związku z tym można spodziewać się mniej więcej ciągu dalszego tego, co jest, przynajmniej jak przez jakiś czas. Myślę tutaj o zakupach surowców, a więc dostarczaniu pewnej gotówki, dostarczaniu niektórych produktów czy części elektronicznych, których Rosjanom brakuje, z wyjątkiem najbardziej zaawansowanych mikroprocesorów. To też jest charakterystyczne, bardzo wymowne. Natomiast w dłuższej perspektywie Chińczycy być może samodzielnie, a być może w porozumieniu na przykład z takimi krajami jak Brazylia, Południowa Afryka, być może Turcja, zechcą odegrać rolę mediatorów i tych, którzy będą próbowali doprowadzić do rozmów. Panie premierze, to teraz już kończąc ten wątek związany z polityką zagraniczną, tak to w cudzysłowie nazwijmy, chciałabym pana poprosić o to, żeby pan spróbował wyjaśnić naszym widzom sytuację, w której od no, grubo ponad roku trwa wojna w Ukrainie. Bestialstwo Rosji jest no, właściwie niezmiennie duże. A tymczasem wszyscy otrzymujemy informację, że Rosja objęła kierownictwo w Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ja oczywiście to wszystko rozumiem. Wiem, że Rosji nie da się wyrzucić i że sytuacja jest bardzo skomplikowana. Tylko proszę mi wybaczyć, jeżeli pójdę za daleko, ale zaryzykuję. Po co nam teraz jest ONZ? Proszę pani, wie pani, ponad 40 lat temu, kiedy pracowałem na Uniwersytecie Warszawskim, chciałem pisać pracę habilitacyjną na temat reformy ONZ, bo już wtedy można było zadać pytanie, po co nam ONZ. Niewiele się zmieniło w tej organizacji, nie czas w tej chwili na wykład, dlaczego. Prawdą jest, że Rada Bezpieczeństwa ONZ-u, która miała odgrywać kierowniczą rolę w utrzymaniu pokoju na świecie, po doświadczeniach II wojny światowej, nie jest w stanie tego robić, dlatego że jest nieustannie paraliżowana wetem któregoś ze stałych członków tego gremium, tego organu. ONZ, nie będę tego rozwijał, odgrywa niezwykle pozytywną rolę w wielu innych obszarach, chociażby walka z biedą na świecie. Natomiast gdy chodzi teraz o to przewodnictwo rosyjskie, to się nie dzieje dlatego, że tak wybrano przewodniczącego, tylko to jest efekt mechanicznej rotacji od jakby dawna, od zawsze wiadomo, kto kiedy przewodniczy Radzie Bezpieczeństwa. No tak, są Stany Zjednoczone, Chiny, Wielka Brytania, Francja i Rosja właśnie. No tylko wydawałoby nie tylko, się, nie, że... Nie tylko, także nie stali członkowie. Polska w swoim czasie też przewodniczyła Radzie Bezpieczeństwa. Tak, tylko ja mówię o tych stałych członkach Rady Bezpieczeństwa. No tak. Rosja tam cały czas jest, no i wielu może się zastanawiać, jak to jest możliwe. To znaczy, to się rozumiem nie zmieni i my w tym momencie... Właściwie jak powinniśmy oceniać tę sytuację, panie premierze, w kontekście właśnie funkcjonowania Organizacji Narodów Zjednoczonych?
Z ONZ-u można państwo wykluczyć uchwałą Zgromadzenia Ogólnego, ale wydaną na podstawie rekomendacji Rady Bezpieczeństwa. A rekomendacja Rady Bezpieczeństwa wymaga zgody stałych członków Rady Bezpieczeństwa. Więc wystarcza weto Rosji i nie może być wykluczona z ONZ-u. No, znowu, to są skomplikowane zagadnienia, wie pani. Brano pod uwagę w kwietniu 1945 roku na konferencji w San Francisco, gdzie pisano Kartę Narodów Zjednoczonych, doświadczenia Ligi Narodów z okresu międzywojennego i szukano jakiegoś mechanizmu równowagi zapobiegającego nadużywaniu organizacji międzynarodowej w sposób jednostronny przez kogoś, kto w niej dominuje. Stworzono taki system. Ten system jednak przez kilkadziesiąt lat zapobiegł III wojnie światowej, więc w tym sensie się sprawdził. Natomiast rozmaite paradoksy ujawniają się przy takich okazjach jak ta obecna. Czyli rozumiem, że nie ma szans właściwie teraz i w najbliższej przyszłości na jakąkolwiek reformę ONZ. Nie ma. Wie pani, 21 lat temu występując w imieniu Polski w Zgromadzeniu Ogólnym przedstawiłem projekty reformy i zaproponowałem, żeby utworzyć takie nieformalne gremium ludzi bardzo doświadczonych i tak dalej, którzy by przygotowali pewne propozycje. Ku mojemu miłemu zaskoczeniu ówczesny sekretarz generalny Kofi Annan rok później powołał takie gremium. To gremium opracowało szereg propozycji i z całej listy zrealizowano tylko jedną. Komisję do spraw człowieka zamieniono na Radę do spraw człowieka. Symboliczne, sympatyczne, ale nie zmieniające problemów ONZ-u. To teraz trochę o problemach tutaj naszych wewnętrznych dotyczących uczciwości przebiegu wyborów parlamentarnych, panie premierze, bo tych znaków zapytania pojawia się coraz więcej. Wiemy, że zmieniono ordynację wyborczą. To już było pierwsze złamanie takich reguł i zasad, no bo wiadomo, że nie zmienia się ordynacji w trakcie gry tak naprawdę, czyli na kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi, ale mamy kolejne wątki, które nam tutaj dochodzą. Okazuje się, że jeden z artykułów w ordynacji wyborczej, już w ubiegłym tygodniu o tym mówiliśmy, powoduje, że tak naprawdę do kosza pójdzie 3/4 głosów Polaków głosujących za granicą, bowiem zmieniono czas liczenia głosów na 24 godziny, ale nie zmieniono sposobu liczenia tych głosów, co oznacza, że komisje zagraniczne po prostu nie mają szansy wyrobić się z policzeniem wszystkich głosów. Te niepoliczone oczywiście zostaną uznane za nieważne. To jest kilkaset tysięcy głosów oddanych za granicą, z reguły mniej więcej. No i o ile się nie mylę, Koalicja Obywatelska w poprzednich wyborach zdobyła ponad 70 tysięcy głosów więcej niż Prawo i Sprawiedliwość. To jest dużo. To oczywiście nie musi być sprawa, która decyduje, ale może być sprawą, która decyduje. I teraz pytanie, co z tym zrobić? No bo w tym momencie okazuje się, że ludzie mieszkający za granicą tak naprawdę będą zmuszeni oddawać nieważne głosy, bo nikt nie będzie w stanie ich policzyć ze względu na zmiany w ordynacji wyborczej właśnie. Warto zauważyć, że te wszystkie głosy oddawane za granicą są liczone w Okręgu Wyborczym Warszawa, więc mają istotny wpływ na wyniki wyborów w Warszawie, a więc największym mieście i tak dalej. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, jak się rozkładają mniej więcej preferencje polityczne wśród mieszkańców wielkich miast, a także w tej chwili za granicą. Dawniej, kiedy dominowały głosy oddawane w Stanach Zjednoczonych, one z reguły jakby wyrażały takie konserwatywne poglądy, polska prawica była tym zainteresowana. W tej chwili, kiedy głosują Polacy w państwach Unii Europejskiej, tam gdzie są w dużych skupiskach, plus w Wielkiej Brytanii, w większości te głosy padają nie na konserwatywne ugrupowania, tylko na ugrupowania centrum, lewicy i centrum i tak dalej. Więc mam wrażenie, że to było przyczyną takiej, a nie innej zmiany, o której pani mówi. Jeżeli by się okazało, że w wyniku tego przepisu bardzo znaczący odsetek głosów nie będzie mógł być policzony i będą na to protokoły, no to teoretycznie można byłoby się odwoływać do Sądu Najwyższego w sprawie ważności wyborów. Ale jednocześnie, jak wiadomo, już parę lat temu PiS powołał specjalną izbę w Sądzie Najwyższym, która ma się zajmować tymi sprawami, złożoną wyłącznie z tak zwanych neosędziów, więc to jest raczej taka droga pisz na berdyczów. Nie powinno się oczywiście zmieniać ordynacji w tym momencie. Pani, w 2005 roku, kiedy byłem marszałkiem Sejmu, moje ugrupowanie chciało dokonać zmian w ordynacji mniej więcej w tym samym czasie. Ja odmówiłem wprowadzenia tego do porządku obrad, ponieważ uważam, że tak się nie gra. No, dzisiaj panuje inne obyczaje.
No panie premierze, tylko pytanie, co z tym zrobić? I czy da się jeszcze coś z tym zrobić? Czy to nie jest rola opozycji, żeby naprawdę jakieś alarmistyczne działania podjąć i próbować jeszcze tę sytuację zmienić, prawda? No naprawdę już wielokrotnie pokazano, że w Sejmie pewne rzeczy można załatwić w 24 godziny, jeżeli jest taka konieczność. No można oczywiście podjąć próbę, chociaż osobiście wątpiłbym w skuteczność jakichś zmian legislacyjnych. Natomiast można byłoby, należałoby nagłaśniać to jakby w rozmowie ze społeczeństwem. W 1997 roku Jacques Chirac, będąc prezydentem Francji, dokonał pewnej manipulacji związanej z przyspieszeniem wyborów. Chciał w ten sposób pomóc swojej partii. Francuzi, jednak chyba dojrzalsi, gdy chodzi o obyczaje demokratyczne, ukarali go głosując na socjalistów i niespodziewanie opozycja wygrała wtedy wybory. Więc najskuteczniej mogliby na to zareagować wyborcy, tylko trzeba im to wyjaśniać. No właśnie, ma pan poczucie, że opozycja wykorzystuje wszystkie takie nadarzające się okazje, żeby właśnie wyjaśniać wyborcom tego typu historie? No bo to jest jedna rzecz, ale na przykład mieliśmy zadziwiające zupełnie wypowiedzi pani Moskwy, pana Czarnka w sprawie pozbawiania ludzi niezwiązanych z PiS-em czy niepopierających PiS-u obywatelstwa czy paszportów. Ja nie widzę polityków opozycji, którzy wykorzystują tego typu sytuacje, a ich przecież nie brakuje. Z czego to pana zdaniem wynika? Wie pani, z jednej strony jest tak, że tych rozmaitych skandali, bulwersujących wypowiedzi, zachowań, decyzji jest tyle, że nie sposób na każdą reagować. Z drugiej strony społeczeństwo jest troszeczkę w rodzaju takiego letargu, co wynika prawdopodobnie właśnie ze znużenia już tymi wszystkimi awanturami politycznymi. No ale jednocześnie jest kwestia taka, czy politycy opozycji umieją to. Jest paru, jak pani doskonale wie, którzy, między innymi Joński z kolegą, którzy w ostatnich latach konsekwentnie wyjaśniają rozmaite sprawy, wykorzystują instrumenty prawne do domagania się informacji, ujawniają skandaliczne informacje. Gdyby robiła to połowa posłów opozycyjnych, polityków opozycyjnych, to sytuacja by wyglądała w znaczącym stopniu inaczej. No, proszę zauważyć, co się stało w ostatnich dniach w Izraelu. Kto powstrzymał Netanyahu przed taką ziobrystowską w stylu... Społeczeństwo obywatelskie. Tak, społeczeństwo obywatelskie. No, do tego stopnia, co już jest rzeczywiście bulwersujące, że wojskowi, że piloci, że oficerowie wywiadu powiedzieli, że nie będą tego wszystkiego słuchali, bo nie dopuszczą do demontażu demokracji. Tak więc stanowcza reakcja społeczeństwa potrafi takich złoczyńców u władzy powstrzymać. To teraz kolejny kamyczek do ogródka kwestii uczciwości wyborów, panie premierze. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała listę nowych komisarzy wyborczych, którzy swoją służbę zaczęli 1 kwietnia. No i okazuje się, że na liście znaczną liczbę miejsc zajmują sędziowie, prezesi mianowani przez Zbigniewa Ziobrę, prezesi sądów. Część z nich, jak wiemy, była w przeszłości powiązana między innymi z byłym wiceministrem sprawiedliwości Łukaszem Piebiakiem. Pamiętamy całą tę historię. Lub też popierała kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. To jest jakość nowych członków Państwowej Komisji Wyborczej. Proszę pani, jakby formalnie można było powiedzieć, że zwykle tak było, że powoływano sędziów, że powoływano prezesów sądów i tak dalej. Problem polega na tym, kim są dzisiaj ci prezesi sądów i w jakiej relacji pozostają z rządem pisowskim. I niestety ten fakt stawia znak zapytania nad ich rzetelnością, obiektywizmem i gotowością do obrony uczciwości wyborów. Z uczciwością wyborów, kiedy o tym rozmawiamy, powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że jest kiepsko już na poziomie czy w okresie kampanii wyborczej. No, tak było już w przeszłości, na przykład przy wyborach prezydenckich ostatnich. Jeżeli media publiczne są całkowicie zaangażowane po stronie jednej partii czy jednego kandydata, to takich wyborów nie można nazwać uczciwymi. Rada Europy, Komisja Europejska, Parlament Europejski obserwują wybory w różnych krajach i gdy dzieje się tak, jak się dzieje w Polsce niestety, to mówi się, że wybory nie były uczciwe. Więc tutaj mamy rzeczywiście do czynienia z dużym ryzykiem tego, że wybory nie będą uczciwe. Ja nie mówię już o fałszowaniu na przykład wyniku wyborów, ale mówię o przygotowaniu wyborów. No właśnie, tym bardziej, że te wszystkie historie, o których dzisiaj mówimy, no właśnie mogą wpłynąć na kwestię ostatecznego wyniku. I tutaj nie ma się co oszukiwać. No niestety tak.
Dobrze, panie premierze, to na koniec jeszcze jedna rzecz dotycząca właśnie przygotowania do wyborów parlamentarnych. Ja nie będę pana pytać po raz kolejny o jedną listę, tylko zapytam, czy pana zdaniem uda się polskie społeczeństwo obudzić z tego letargu, jak pan to nazwał? I co trzeba zrobić, żeby tak właśnie się stało? Bo no, widzimy, że wszystkie ugrupowania opozycyjne łapią, mówiąc delikatnie, zadyszkę. Wszystkie w ostatnich badaniach tracą poparcie. Donald Tusk ma ewidentnie kłopot, żeby przebić ten szklany sufit tych 27-8%. No i teraz pojawia się potężny znak zapytania dotyczący tego, co w ciągu najbliższych tych 7 miesięcy, i to są pana zdaniem aż 7 miesięcy, czy tylko 7 miesięcy? Powiedziałbym, że zbliżamy się do momentu, kiedy trzeba powiedzieć tylko, dlatego że im bliżej wyborów, tym mniejsza skuteczność rozmaitych działań, chyba że jest to jakiś absolutny skandal typu dziadek z Wehrmachtu i tak dalej. Wtedy można uzyskać jakiś efekt nawet w ciągu kilku dni. Ale poważne działania natury politycznej, kampanii wyborczej i tak dalej wymagają czasu. No rzeczywiście trudno w tej chwili rozmawiać o jednej liście, ale to, czy się to komu podoba, czy nie, tak naprawdę jest jedyne wyjście, jedyne rozwiązanie dające 90% szans opozycji na przejęcie władzy. W każdym innym przypadku to będzie loteria. Pamiętajmy, że jeżeli PiS wygra, a w tym sensie, że przyjdzie jako pierwszy na metę, to dostanie ogromną premię z tytułu Donta. I w związku z tym odwoływanie się do różnych argumentów, różnych środowisk społecznych, części wyborców może nie dać rezultatu. To, co jest w tej chwili rzeczywiście najważniejsze dla opozycji, to odnalezienie kontaktu z młodym pokoleniem, dlatego że grozi nam, zdaje się, taka sytuacja, wysoka frekwencja wśród wyborców starszych, niska wśród najmłodszych, co będzie z punktu widzenia interesów życiowych tych młodych. Dramatycznym ich błędem, ale będziemy za to płacili cenę wszyscy. A propos ceny, zapłacenia ceny za wszystko, co się dzieje w tej chwili w Polsce, Bloomberg w ubiegłym tygodniu podał informację, że no, prawdopodobnie pod ogromnym znakiem zapytania stoi wypłata środków unijnych Polsce, ale nie tylko z KPO, ale także z Funduszu Spójności. Więc ja u źródła chciałam zapytać, co się mówi na ten temat w Brukseli? Czy rzeczywiście pana zdaniem może być kłopot ze środkami europejskimi tak ogólnie rzecz biorąc? No może być, proszę pani, ale to nie jest żadna niespodzianka. To wiadomo od wielu miesięcy, wtedy kiedy komisja stwierdziła wyraźnie, że polski rząd we własnej korespondencji z tąże komisją potwierdził, że nie spełnia wszystkich warunków do uzyskania pieniędzy z tytułu Funduszu Spójności. I to stwierdził polski rząd, między innymi stwierdzając, że nie wypełnia w pełni całkowicie niektórych postanowień tak zwanej karty praw podstawowych. Więc piłka jest znowu na naszej części boiska. I komisja ma związane ręce. Są po prostu obiektywne, prawne warunki przekazywania pomocy. I to musi być rzeczywiście uzgodnione, ustalone w relacjach polski rząd, komisja. Takie ryzyko, bardzo poważne ryzyko jest. Pamiętajmy też, że w stosunku do Polski nie zastosowano jeszcze mechanizmu warunkowości budżetowej, który zastosowano wobec Węgier. A to też ciągle nad nami wisi. Więc bez poważnych zmian politycznych i prawnych w Polsce pieniędzy może nie być. Tylko pytanie, czy jedyna zmiana to jest po prostu zmiana rządu? No bo nawet prezydent Duda ostatnio w wywiadzie dla CNN-u przyznał, że to Komisja Europejska, a nie Polska łamie praworządność. No to jest bajka oczywista. Wie pani, Komisja Europejska nie składa się z jakichś świętych i rozmaite błędy popełnia, ale to, że łamiącym reguły rządów prawa jest strona polska, jest PiS. Jest rząd PiS-owski, większość PiS-owska w Sejmie i pan Duda. To jest zupełnie oczywiste. Panie premierze, bardzo dziękuję. Włodzimierz Cimoszewicz, były premier, były minister spraw zagranicznych, obecnie eurodeputowany. Kłaniam się, dużo zdrowia życzę i do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję bardzo.